Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w poradnej rozmowie telewizji w Polsce.pl. Oczywiście dzisiaj w naszej poradnej rozmowie poruszymy temat związany z tym, co dzieje się na Ukrainie, z wojną, która cały czas trwa, wojną, którą wywołała agresja Rosji, polityka Władimira Putina, nie przywódcy, nie prezydenta, w zasadzie dyktatora. O tej wojnie w różnych kontekstach sobie porozmawiamy, również w kontekstach dotyczących Polski, ale i Unii Europejskiej. O to, czy Unia Europejska odpowiednio reaguje, bo słyszymy o nowych sankcjach, słyszymy o kolejnych podróżach unijnych przedstawicieli właśnie na teren Ukrainy, i o tym wszystkim porozmawiam z moimi państwa gościem, którym jest pani Elżbieta Rafalska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w latach 2015-2019. Pani minister, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i telewidzów. I zacznijmy, pani minister, od tego pierwszego pytania dotyczącego podróży unijnych przedstawicieli. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, szef unijnej dyplomacji mają się spotkać w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Ta wizyta ma się odbyć w tym tygodniu. Po tej wizycie natomiast mają się oni udać do Warszawy. Jakie oczekiwania i czy w ogóle ma pani minister związane z tą wizytą? I czy ta wizyta nie jest troszkę spóźniona w kontekście chociażby wcześniejszej tej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego czy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego? Wszyscy chyba oceniamy dosyć jednoznacznie spóźnienie tej wizyty. Nie, ona jest oczywistą odpowiedzią na tamtą wizytę premiera Morawieckiego i wicepremiera, premiera Kaczyńskiego. Musiała pójść taka odpowiedź, ale też dzisiaj jest w Kijowie zupełnie inna sytuacja i być może też te względy bezpieczeństwa zadecydowały o tym, że ta wizyta się odbywa, a być może w swojej daleko idącej takiej naiwności, chociaż to jest chyba złe określenie, może sądzono, że ta wojna nie będzie tak długo trwała. Tu w Unii było takie przekonanie, że jest szansa na jej wcześniejsze zakończenie. Natomiast no, ta mała mobilność, ta niska skuteczność działania to jest ta cecha niezwykle charakterystyczna dla Unii Europejskiej. No właśnie, czas trwania tej wojny to jest pytanie, na które na razie nie znamy odpowiedzi. Z jednej strony pani minister wskazuje na to, że niektórzy być może rzeczywiście myśleli, że to się dosyć szybko skończy. Ja mam cały czas takie wrażenie, że jest gdzieś takie poczucie czy chęć tego, żeby wszystko się skończyło i żeby wrócić do tych starych biznesów z Rosją. Tu mam na myśli chociażby zachowanie Niemiec czy Węgry w tym kontekście, czy Holandia również, ale to byśmy mogli sobie przez 15 minut i dłużej na ten temat opowiadać. Natomiast ze strony Stanów Zjednoczonych, chociażby z Pentagonu słyszymy takie głosy, że ta wojna może potrwać nawet kilka lat. Kto ma rację? No będziemy się musieli przekonać, po prostu patrząc na to, co się dzieje na bieżąco. Ale idąc dalej, słyszymy ze strony Unii Europejskiej o kolejnych sankcjach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówi, że wprowadzamy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 miliardów euro rocznie. Zaproponujemy zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych. Wprowadzamy całkowity zakaz transakcji w przypadku 4 kluczowych banków rosyjskich. To między innymi takie sankcje się pojawiają, a zdaniem Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego, chyba wszyscy zadajemy sobie jedno pytanie: czy naprawdę trzeba było czekać na masakrę w Buczy? Dotychczasowa reakcja ze strony Europy na inwazję w Rosji była zbyt słaba, tak mówi premier Mateusz Morawiecki. Dodaje, że należy natychmiast dokonać konfiskaty mienia rosyjskich oligarchów i zasobów Rosji w zachodnich bankach. Pytanie pani minister, czy kolejne sankcje będą w stanie zatrzymać rosyjskie wojska, czy będą w stanie zatrzymać samego Władimira Putina? Czy cały czas jest tutaj za mało tego działania ze strony Europy, ze strony Komisji Europejskiej? Gdybyśmy spojrzeli czysto technicznie na ilość wprowadzonych sankcji, na ich zakres, obszary, które dotyczą, to można by było powiedzieć, że Unia Europejska podjęła jakieś nadzwyczajne działania. Natomiast jak popatrzymy już na skuteczność tych sankcji, na ich nieszczelność, na to, że te sankcje chociażby finansowe dotyczące sektora bankowego są ogólnie rozczarowujące, że większość znajduje obejścia dla tych sankcji, no to uznanie dla tej wielości i tych licznych propozycji pakietów kolejnych sankcji znacząco maleje. I tu absolutnie premier Mateusz Morawiecki ma rację, że jest to spóźniona wizyta. Unia zachowuje się tu trochę w taki sposób od jednych emocji do drugich, ale czas moim zdaniem powoduje, że
że następuje taki rodzaj oswojenia jednak z tą wojną, chociaż nie mówię, że z takimi sytuacjami, jakie zdarzyły się w Buczy, ale to nie może być normalne funkcjonowanie. Te sankcje ogłoszone i dotyczące zakazu węgla, one są takie szerokie, jak pan redaktor też mówił, dotyczą wielu obszarów. Są spóźnione, ale dobrze, że one się też pojawiają. Cały czas jest tu mowa o tym, że te sankcje muszą działać długoterminowo i widzimy ich efekt, ale my widzimy zupełnie inny efekt. Rubel wrócił do wartości takiej, jaką miał przed 24 lutym, a więc widać, jak nieskuteczne są te sankcje. Ten pakiet sankcji wymaga, pamiętajmy, również jednomyślności, ale wymaga też takiego natychmiastowego działania. Jednak Bruksela i tu kraje Europy Zachodniej mają dalej od tej wojny. Ich spojrzenie jest inne dzisiaj niż miesiąc temu. I za chwileczkę, w moim przekonaniu, interesy gospodarcze, interesy polityczne mogą odgrywać wiodącą rolę i będą przeważały. I kto wie, czy nie będzie wycofania nawet z niektórych sankcji, ale to jest moja taka ocena, oby ona się nie potwierdziła. Tego byśmy oczywiście nie chcieli, ale też mam, pani minister, takie wrażenie, że może do takiej sytuacji dojść. No ale to zobaczymy. Premier Mateusz Morawiecki pyta, czy Europo, zachowasz się jak trzeba, nie stać nas na wahanie, nie stać nas na błąd, pokażmy, ile warte jest nasze człowieczeństwo. I w tym kontekście słów premiera Mateusza Morawieckiego możemy powiedzieć, że Polska zachowuje się jak trzeba, bo pomagamy, przyjmujemy uchodźców z Ukrainy, pomagamy również tam, na miejscu, wysyłając zaopatrzenie, pomoc humanitarną, ale też patrząc na napływ uchodźców z Ukrainy do Polski, pani minister, chcę zapytać, bo tutaj mówimy o tej pomocy w różnych kontekstach, chociażby właśnie o tym, jak poradzi sobie system edukacji z tym wszystkim, jak poradzi sobie opieka zdrowotna, również jeżeli chodzi o liczbę nowych osób, które w Polsce się znalazły, a jak sobie poradzi rynek pracy, bo ten element jest, tak mam wrażenie, do tej pory pomijany. Czy Polska jest gotowa, czy polski rynek pracy jest gotowy, aby zagospodarować, w cudzysłowie, tych uchodźców, którzy do Polski przyjeżdżają? Czy ci Ukraińcy, którzy będą w Polsce chcieli pracę podjąć, po prostu taką pracę znajdą? W tych obszarach, o których pan mówił, a więc edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, polityka rodzinna, ukraińscy uchodźcy będą mogli korzystać w takim zakresie, w jakim korzystają polscy obywatele. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, oczywiście dzisiaj wprost tego wpływu nie widzimy, bo to jest krótki stosunkowo okres. Pamiętajmy, że w Polsce już zarejestrowanych i zatrudnionych było ponad, są to dane ZUS-owskie, około 700 tysięcy Ukraińców i mimo takich pierwszych informacji, że ich ubywa, to dane tego tak znacząco nie potwierdzają. Być może oni dostali chwilowe czy czasowe urlopy, czy jakieś inne formy zaproponowano. Patrząc również na to, że uchodźcami są głównie kobiety i to kobiety z dziećmi, najczęściej z mniejszymi dziećmi, bo widzimy, że te mniejsze dzieci są w szkole, to nie są dzieci w wieku licealnym czy starsze, to musimy mieć świadomość, że trzeba zaproponować też nadzwyczajne rozwiązania, żeby te kobiety mogły znaleźć zatrudnienie na polskim rynku pracy, który dzisiaj, mimo tych wszystkich zawirowań, również gospodarczych, jest doskonałym, bardzo dobrym rynkiem pracy, bo Polska zajmuje według Eurostatu drugie miejsce, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, po Czechach. To jest 2,9% wobec średniej europejskiej 6,4%. Więc my potrzebujemy też rąk do pracy i trzeba się dobrze przygotować na ten moment, w którym uchodźcy będą gotowi do podjęcia zatrudnienia, które no, jest w większości w dużych miastach. To będzie duża też zmiana na rynku pracy,
ale to jest szansa również dla tego rynku pracy. To jest temat, który akurat Komisję Europejską, Parlament Europejski bardzo interesuje, ale ja na przykład słyszałam takie informacje, że no oni są zainteresowani pewnymi specjalistami, stypendiami, więc nie chciałabym, żeby inne kraje prowadziły drenaż mózgu, wybierały sobie studentów, osoby z wysokimi kwalifikacjami, bo musimy uczciwie do problemu zatrudnienia na rynkach, już nie tylko polskich, ale również europejskich, podejść bardzo uczciwie. Pamiętajmy, że Ministerstwo Rodziny uruchomiło też program, na który przeznaczyło 40 milionów. No, musi być permanentne kształcenie, musi być nauka języka. To jest olbrzymie wyzwanie dla polskiego rynku pracy, bo uchodźcy chcą iść do pracy. To trzeba powiedzieć otwarcie, że chcą pracować. To jest zupełnie inna emigracja, inna sytuacja niż w 2015 roku. Ale tak jak pani minister to podkreśla, wiele elementów musi ze sobą zagrać. Musi to wszystko zostać odpowiednio zorganizowane i to jest na pewno duże wyzwanie, no ale też poczekamy, jak wszystko się ułoży. A skoro mówimy o rynku pracy, skoro mówimy o zatrudnieniu, to też porozmawiajmy, pani minister, w takim razie o pieniądzach w ujęciu Unii Europejskiej, bo Parlament Europejski chce obowiązkowych rozwiązań dotyczących minimalnego wynagrodzenia we wspólnocie. I teraz pytanie, na jakim etapie są te prace? Czy jest szansa, żeby takie wspólne minimalne wynagrodzenie zostało rzeczywiście przyjęte? Być może ta dyrektywa zostanie przyjęta. Ona ma nakreślić ramy minimalnego europejskiego wynagrodzenia i chciałabym od razu sprostować, że to nie będzie tak, że tam będzie kwota określona, jedna wspólna, która jest europejską płacą minimalną, dlatego że ewidentnie byśmy wtedy przekroczyli kompetencje i uprawnienia Unii Europejskiej. One są wyłącznie krajowe. Natomiast one mają dać ramy i mówić o tym, w jaki sposób możemy dochodzić do minimalnego wynagrodzenia, czy drogą rozwiązań ustawowych, czy układów zbiorowych pracy. Są kraje w Unii Europejskiej, które nie mają minimalnego wynagrodzenia. Są takie, w których to wynagrodzenie jest bardzo niskie. A musimy też pamiętać, że rząd Zjednoczonej Prawicy od samego początku, od 2015 roku, prowadził skuteczną politykę podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, które dzisiaj wynosi ponad 50% przeciętnego wynagrodzenia, co jeszcze niedawno nawet związkom zawodowym wydało się jakimś niedościgłym marzeniem, chociaż chciałabym być dobrze zrozumiany. Oczywiście nikt z nas nie marzy i nie chce zarabiać minimalne wynagrodzenie, ale są takie sytuacje. W Polsce to jest ponad 1 200 000 osób, które pobierają minimalne wynagrodzenie. Proszę też pamiętać, że my mamy stawkę godzinową, więc nasze własne krajowe rozwiązania są dobre. Czy w obecnej sytuacji ten zapał do budowania kompromisów odnośnie europejskiego minimalnego wynagrodzenia będzie taki sam jak przed wojną? Zobaczymy. Ambitne cele stawiała sobie prezydencja francuska. Dzisiaj ma być w tej sprawie też trilog. No to czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Dalsze informacje. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokojnego dnia życzę. Dziękuję wzajemnie. Elżbieta Rafalska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015-2019, była moim i państwa gościem w poradnej rozmowie telewizji w Polsce.pl. A za momencik startujemy z gorącymi pytaniami na naszej antenie, więc zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać razem z nami.